Witam Was serdecznie w kolejnym filmiku i dzisiaj chciałam Wam pokazać jubileuszowy, czarny, diamentowy Thermomix. Jak wygląda i jaka jest różnica między białym i czarnym z poprzedniego roku? Więc tak się prezentuje najnowsze dzieło firmy Vorwerk z okazji 140 lat firmy na rynku. Jak widzicie, nie jest to taki jednolity kolor, tylko on się mieni w zależności, jak światło na niego pada. Jeżeli chodzi o porównanie do białego Thermomixa, to jest to dokładnie ten sam model, czyli model Thermomix DM6 i różni się tylko kolorem. Ta obudowa czarnego Thermomixa, ona nie jest taka gładka jak w białym Thermomixie. Ona tak wygląda trochę jak taka a la torebka, a la skórka, ale no oczywiście jest to tworzywo, jest to twarde. Jak widzicie, tutaj biały Thermomix jest zupełnie gładki, a ten czarny właśnie on ma taką fakturę, że pod palcami on jest bardziej taki chropowaty. No oczywiście tak jak mówiłam, że jest to tworzywo, jest to plastik, też to jest twarde. Ale słychać tutaj, że robimy teraz test paznokcia i słychać, że pod paznokciem ta faktura jest inna. On jest taki bardziej chropowaty. I też zwróćcie uwagę, że minimalnie różni się kolor. Różni się kolor kółeczka i kolor uchwytu. Też napis wydaje mi się, że jest trochę inny. To kółeczko i uchwyt jest takie bardziej pozłacane. Muszę powiedzieć, że bardzo ładny jest to kolor i chyba powinni moim zdaniem robić biały Thermomix właśnie z takim elementem. W takim kolorze pozłacanym, bo bardzo ładnie to wygląda. A tutaj możecie sobie zobaczyć, jak różni się ten nowy czarny od poprzedniego czarnego, czyli ten poprzedni czarny, pierwszy, który był w zeszłym roku. On gładki, jest tak samo gładki jak biały Thermomix i też ma te elementy srebrne jak biały Thermomix. A ten najnowszy właśnie ma tą inną fakturę i różni się kolorem tych elementów. Tutaj dobrze widać tą różnicę kolorów. Zauważcie, że właśnie ten najnowszy Thermomix, on te elementy ma takie bardziej pozłacane, a te poprzednie modele są bardziej srebrne. Także myślę, że teraz dobrze to widać w tym ujęciu, w tym świetle. Zrobimy teraz test paznokcia, żebyście zobaczyli, jak ta faktura się różni. Więc na białym Thermomixie nic nie słychać, a na czarnym widzicie tą różnicę. Także ta faktura jest bardziej taka chropowata. Tutaj mamy gładką obudowę, a tu mamy bardziej taką chropowatą obudowę. Również chciałam Wam pokazać, jak się prezentuje jubileuszowa torba, więc tak ona wygląda, ona jest na cały zestaw, czyli tutaj jeszcze właśnie takie pozłacane suwaczki na cały zestaw, czyli zarówno Thermomix się zmieści, jak i Varoma. W środku są dwie kieszonki, jedna na kopystkę, druga na motylek. No i wiadomo, że tutaj są otwory na nóżki Thermomixa. Także muszę przyznać, że torba też bardzo, bardzo ładnie się prezentuje. Solidnie jest wykonana. Jak widzicie, tutaj właśnie te noże termomiksowe na całej torbie. Uchwyt do przenoszenia. Bardzo ładnie wykonana torba. A tutaj zestawienie wszystkich trzech Thermomixów. Możecie sobie zobaczyć, jak one wyglądają. Dajcie mi znać w komentarzu, który Wam się najbardziej Thermomix podoba, który kolor Wam się najbardziej podoba. I jeżeli mieszkacie w Irlandii lub na terenie UK i jesteście zainteresowani Thermomixem, to zapraszam Was do kontaktu. Możecie pisać w komentarzach albo możecie mnie znaleźć na Facebooku. Monia Dan, tak się nazywam na Facebooku. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam Was do kontaktu. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku.